Witam w kolejnym filmie, a dzisiaj chciałem Cię trochę przestrzec. Przestrzec przed kobietami, które zbytnio od razu nie tyle traktują Cię źle, co pod pozorem takiej normalności, uśmiechu, próbują Cię poniżać. Zaraz Ci powiem dokładnie, o co chodzi. Być może sam już to zauważyłeś i potem byłeś zaskoczony, jak to wpływa na Twój stan mentalny, Twoją kondycję psychiczną, dlatego warto uważać dzisiaj na filmie, bo mam dla Ciebie coś specjalnego. Oczywiście na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, dlatego obejrzyj ten materiał do samego końca. Kiedy trafisz na kobietę, która buduje w Tobie poczucie winy, mówi Ci, Ty za mało zarabiasz, mój były więcej zarabiał. Wiesz co, Ty jesteś dla mnie za niski. Nie wiem, dlaczego ja zawsze spotykałem się z wyższymi facetami. Wiesz co, no jesteś fajny chłopak, ale ja widzę, że Ty po prostu jesteś taki za chudy, ja zawsze wolałem takich miśków przypakowanych. Kiedy kobieta buduje w Tobie poczucie winy, to już się możesz spodziewać, że nie czeka Cię z nią miłość, ale poświęcenie. I to jest przeciwieństwo tego, o czym ja ciągle mówię, tak? Ty masz egoistycznie czerpać szczęście z interakcji z kobietą, a nie się poświęcać dla kobiety. Bo jak ona Ci tak mówi, a Ty ją zaczynasz przepraszać, robić się głupio, wewnętrznie sobie myślisz, kurczę, no faktycznie jestem dla niej za słaby, to jest taka fajna dupa, no to nie zajedziesz daleko, tak? Ale jak sobie tak byś prześledził jej film życiowy, z kim ona się spotykała, z kim się całowała nieraz w klubie, to by się okazało, że to wcale nie byli tacy idealni faceci, jak ona opisuje, tylko ona tego typu teksty Ci tutaj wyrzuca w trakcie znajomości, może spotkań, może pierwszych, może w trakcie związku, po to, żeby sama się lepiej poczuła. Jak trafisz na kobietę, która jest socjopatką, która nie uznaje żadnych norm moralnych, która nie jest autentyczna, szczera, o tym też mówiłem ostatnio, to właśnie tego typu zachowanie może Ci się przydarzyć, że będziesz z żoną, z kobietą, która Cię poniża. I teraz widzisz, no jak Ty się z taką kobietą spotkałeś dwa razy, powiedziałeś jej, dobra, wiesz co, koniec, nie mam czasu dla Ciebie, Ty się z tego uwolnisz, poznasz kolejną dziewczynę, będzie ok. Ale kiedy Ty z taką kobietą jesteś przez dłuższy okres czasu, to ciągle wstajesz rano, jak słyszysz, wiesz co, brzydko Ci pachnie z ust, wiesz co, idź się umyj, nie przytulaj się do mnie, ja mam ochoty. Jak ciągle to słyszysz, to wiesz, co się dzieje w Twojej głowie, to wiesz, co się dzieje z Twoim poczuciem wartości, ono znika. I nagle z gościa, który, wiesz, może być wymiataczem, na którego spoglądają wszystkie kobiety, stajesz się takim bezbronnym króliczkiem, a nie lwem, tygrysem, który był super zdecydowany, pewny siebie. Ja to potem często widzę na szkoleniach, tak? Gościu się spotykał z kobietą, wcześniej mi opowiadał, wyrywałem panny, Krzysiek, radziłem sobie 3 lata i ja nie wiem, co się stało, bo ja nawet nie potrafię do dziewczyny zagadać. No bo kobieta codziennie po prostu mu obniżała to poczucie wartości po to, żeby nim manipulować, po to, żeby go ustawiać, po to, żeby czerpać jakieś korzyści, a często po to, żeby ona sama się lepiej poczuła. Widzisz, kobiety, które były krzywdzone w dzieciństwie, poniżane przez ojca, matkę, one potem też mają skłonności często takie sadystyczne, psychopatyczne, narcystyczne. I u osobowości narcystycznej bardzo często taka osobowość czerpie satysfakcję z poniżania innych osób. Myśli, że jest lepsza. Myśli, że jest lepsza od innych ludzi. W tej sytuacji lepsza od partnera w związku. Także wyciągnij wnioski sam. Jeśli tak miałeś, powinieneś się ewakuować, bo to się naprawdę źle skończy. Generator emocji 50% taniej, jeszcze tylko do jutra, do północy, dlatego zobacz koniecznie, bo ten materiał zmieni Ci życie i pomoże Ci nastawić się odpowiednio do uwodzenia czy do odzyskania kobiety, na której Ci zależy. 50% taniej, jeszcze tylko do jutra, do północy.